A więc pokażę jednak to modowanie z auta na auto, chociaż tu jak widać już mam zmodowane Bandito. Wrzuciłem te F1, no ale mówię, no to jest Xbox, jest chujnia, z patatajnią, jeżeli no, o tego glitcha chodzi. Na playu bym mógł to zrobić, pokazać, ale na po co? Pokażę z auta na auto i tak jak z auta na auto, tak, odrodzenie. Ja mam garaż w Eclipse Tower, nie trzeba mieć w bunkrze, jednak trzeba mieć ustawienia, sterowanie, swobodny tryb celowania. No wiadomo, arena, RC Bandito, pojazd, który będzie przekazywał nam mody, no i pojazd, który będziemy chcieli sobie zmodować. I teraz tak, do wyboru mamy tak, albo poprzez przejście na ustawienia, tutaj Xbox ogólne, ustawienia sieci i przejść do trybu offline, żeby tam wywaliło nas sesji, albo poprzez odpalenie YouTube'a, ale żeby poprzez zrobić to poprzez YouTube, trzeba najpierw odpalić sobie YouTube, a dopiero później GTA, bo gdybym teraz w trakcie gry chciał odpalić YouTube, to tam by mnie kurwa ładowało, najpierw ładowało, trwałoby to za długo, zawiesiłoby mi grę na amen. To jest dla Xboxa, PS4 ma tam do wyboru też na podwójne kliknięcie, albo rozłącz internet i połącz, albo odpala też YouTube. To do wyboru, ale no takie info dla Xboxa, jeżeli przez zawieszenie aplikacji przez YouTube, no to musi odpalić sobie przed włączeniem gry tego YouTube'a. I teraz tak, do konkretów, no idziemy do RC Bandito, no sesja dla zaproszonych, odrodzenie, garaż, RC Bandito, nieważne jakie, byleby było. Podejdziemy tutaj do Bandito, także była opcja D-padu w prawo. Klikamy ten D-pad w prawo, jak usłyszymy z tyłu mechanika w tle, że coś gada, to zawieszamy aplikację, albo odłączamy internet, albo odpalamy tego YouTube'a. No ja użyję tutaj YouTube'a, czyli D-pad w prawo. Łoci, co ty, dobra, YouTube i od razu wracam do gry. Wywali nas na fabułę. Z fabuły będziemy wracali na z powrotem sesję dla zaproszonych. Tak jak mówię, no, przy modowaniu z auta na auto nie musi być odrodzenie w bunkrze, tak jak było to kiedyś wcześniej przy innych modowaniach. Byleby nie ustawiać sobie na arenie. Nie mówię, że nie zadziała wam, jak się odrodzicie w arenie, bo widziałem też filmiki na YouTube, że komuś tam zadziałało, ale działa to na pewno znacznie gorzej, jak się ma odrodzenie gdzie indziej. Dobra, start, zagraj, sesja dla zaproszonych. No i tak jak w tym filmiku informacyjnym, no olałem to modowanie z Bandito na pojazd, no bo na chuj się wrzuca to na Bandito, żeby z Bandito przerzucić kurwa na samochód, no bez sensu, jak nie wiem, podwójna robota. Także jak jest możliwość przerzucić mody z auta na auto, no to lepiej z tego korzystać. No a te modowanie z auta na Bandito przyszłościowo, jakby ktoś tam chciał sobie zdobyć jakiś fajny pojazd, by chciał wrzucić sobie na przyszłość właśnie na Bandito, żeby to mieć, albo chcesz w ogóle, żeby se Bandito ładnie wyglądało, no to też mogę to później ewentualnie wrzucić. I też jest całkiem spoko, całkiem łatwy. Na pewno znacznie łatwiejszy glitch jak tamten, co trzeba było trzymać opcję, przyjąć tam zaproszenie od Geralda Simona i puszczam opcję, przyjmuję zaproszenie, spamuję w prawo, kurwa, albo się udało, albo nie udało. Można tam było zrobić nawet i ze 30 prób, aż się te Bandito w końcu zmodowało. Tu jest no znacznie, kurwa, łatwiejsze, dużo łatwiejsze, wręcz praktycznie działa za każdym razem. Także jak ktoś chce, to no jeszcze też to mogę nagrać, a te kopiowanie od znajomych, no może poczekać. Teraz tak, jak już wracamy na sesję, no niestety, no nie możemy się teleportować. Nie wolno nam się tutaj teleportować przez te, kurwa, job teleport.
tylko po prostu no, wracamy na arenę, obojętnie czy pojazdem z ulicy, osobistym pojazdem, czy tak jak ja tutaj polecę sobie tym, no buzardzikiem z Securo Surfa, zarejestruj się jako prezes. Pojazd prezesa Buzard. Miałbym opresora tu w garażu, to bym mi opresorem poleciał. No to tu nie ma znaczenia, czym my dotrzemy do areny, byle nie przez kurwa ten job teleport, że tam odpalamy akcję i albo wyłączamy pada na 40 sekund, albo odpalamy akcję i dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Tego nie wolno tutaj właśnie używać. Swobodny tryb celowania, nie wiem czy mówiłem na samym początku. No i ktoś, kto gra w GTA Online ze znajomych, no na Xboxie ze znajomych, no musimy my go mieć w znajomych i on musi mieć nas w znajomych, żeby można było do niego tam dołączać. No PS4, że tak powiem, wyjebane na to ma totalnie, bo on tam może użyć byle jakiej społeczności, sobie szukać obojętnie jakiego gracza, który korzysta z innego trybu celowania. No jest tam, nie ukrywam, no kurwa gram trochę na tym playu już. No jest, pod tym względem dołączanie do kogoś do sesji, jak jest potrzebne, czy tam kurwa znajomego na Xboxie teraz, kurde, bang, bang. No ja nie liczę swojego konta, tu ktoś jest, no ten będzie, bo już widzę po niku asystowany, ale dużo, dużo graczy, kurde, co grało non-stop w GTA, grają jakieś o San Andreas, kurwa, no ludzie, kochani. A dodawałem zawsze znajomych, którzy głównie grają w GTA, tu mało kto gra w GTA. A tak jednak PlayStation ma tę społeczność, może śmiało dobijać do byle jakiego gracza. I teraz tak, wchodzimy do auta, które przekazuje nam tą modyfikację. Dajemy D-pad w prawo i nie powinniśmy wjechać na warsztat, tylko zostać w tym miejscu, gdzie stoimy. Zmieniamy w aucie, jeżeli nie wjechaliśmy cokolwiek. No jak ktoś ma tablice iFruitowskie, żeby nie wydawać kasy, to sobie może zmienić tablice. Są za zero, ale to nie ma znaczenia, co my zmienimy, byle coś zmienić. I nie wychodzimy z menu warsztatu, tylko się cofamy i idziemy na sprzedaj. I klikamy sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj. No potwierdzamy to tak, abyśmy chcieli sprzedać ten samochód. Zrobi nam się tutaj czarny ekran. Dołączamy wtedy do kogoś z innym trybem celowania. No już tu nie będę tłumaczył, kurwa, jak to zrobić na playu, jak to zrobić na Xboxie. No, Xbox najlepiej, jak będzie wiedział, że znajomy jest na innym trybie celowania i tyle. PlayStation dołącza do niego jeszcze raz. A tutaj tak, pierwszy potwierdzamy, drugi anulujemy, wysiadamy z pojazdu i wsiadamy w pojazd, który chcemy zmodyfikować. Chuj, ciebie zostawię na później, tu idziemy. Bo tu jest ten ultrafiolet z szafterowym błękitem, to trzeba ponaprawiać trochę. Wsiadamy do auta, które chcemy zmodować. Zwyczajnie dodajemy gazu, wyjeżdżamy z areny. Wyjeżdżamy z areny, auto dostaje modyfikację. Wysiadamy z niego, ono nam znika. Wracamy na warsztat, na arenę. Wjeżdżamy na warsztat i żeby je zapisać, no zmieniamy w nim cokolwiek. Także no, chyba nie ma sensu wrzucać tego na bandito, żeby z bandito przenosić na pojazd, no po chuj podwójną robotę sobie robić. To by było na tyle. Ukażą się jakieś nowe, spokojne, zajebiste glitche, chociaż wątpię, żeby teraz, no zapowiada się niby ta aktualizacja.
to wątpię, żeby coś tam przed aktualizacją jeszcze takiego skoczyło konkretnego. Jak też będzie, to pokażę. Jak chcecie, to jeszcze może nagram te kurwa modowanie z auta na Bandito, no i później się przyłożę do tego filmiku edycji tego kopiowania od znajomych. Elo.